Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Pięćdziesiątnica. Początek misji Kościoła. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 20 września 1989 roku. Dekret soborowy o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes wskazuje na ścisły związek między wydarzeniem Pięćdziesiątnicy i początkiem działalności Kościoła w dziejach. W dniu Zielonych Świąt Duch Święty stąpił na uczniów od dnia zesłania Ducha Świętego zaczęły się dzieje apostolskie. Już w momencie swoich narodzin, wychodząc na świat w dniu pięćdziesiątnicy, Kościół objawił się jako misyjny. Taki jest jego początek za sprawą Ducha Świętego? I taki Kościół pozostaje zawsze. Trwa in statu missionis. Misyjność należy do samej jego istoty jest właściwością konstytutywną Kościoła Chrystusowego, który stał się misyjny za sprawą Ducha Świętego już w chwili swoich narodzin. Analiza fragmentu Dziejów Apostolskich, gdzie zostało opisane wydarzenie Pięćdziesiątnicy, potwierdza prawdę słów soboru należącą do wspólnego dziedzictwa Kościoła. Wiemy, że gdy apostołowie i uczniowie wraz z Maryją znajdowali się w wieczerniku Dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i ukazały się im też języki, jakby z ognia, i na każdym z nich spoczął jeden. Ogień był w tradycji żydowskiej szczególnym znakiem. W takiej postaci Bóg objawiał się swojemu ludowi. Uczył go, prowadził i zbawiał. W duszy Izraela trwała żywa pamięć cudownego wydarzenia na Synaju. Ułatwiając mu zrozumienie symbolicznej wymowy nowych znaków, o czym świadczy także Talmud Jerozolimski. Znajomość tradycji żydowskiej pozwoliła też apostołom zrozumieć, że języki oznaczały misję głoszenia, świadczenia i przepowiadania, którą powierzył im sam Jezus, i że ogień odnieść trzeba nie tylko do Prawa Bożego, potwierdzonego i uzupełnionego przez Jezusa, ale do niego samego. Do jego osoby i życia, śmierci i zmartwychwstania, albowiem on jest nowym torach dla świata. Duch Święty sprawił, że języki ognia stały się mową w ustach apostołów. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Analogiczne sytuacje znajdujemy już w dziejach starotestamentowych. Tam również prorokowanie było wielokrotnie poprzedzone otrzymaniem Ducha Świętego. Do Izajasza przyleciał jeden z Serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza, po czym dotknął nim jego ust, by je oczyścić z wszelkiej winy, zanim Pan powierzył mu misję przepowiadania swemu ludowi. Apostołowie znali tę tradycyjną symbolikę. Stąd nie trudno im było pojąć sens tego, czego doświadczyli na sobie w dniu pięćdziesiątnicy. Daje temu wyraz święty Piotr w swoim pierwszym wystąpieniu, wiążąc dar języków z proroctwem Joela o wylaniu Ducha Bożego, który miał uzdolnić uczniów do prorokowania. Wraz z językiem ognia, każdy apostoł otrzymał wieloraki dar Ducha Świętego, podobnie jak w owej ewangelicznej przypowieści. Gdzie każdy sługa dostał do pomnożenia kilka talentów. Ten język był znakiem żywej świadomości apostołów, że są powołani i wezwani do działalności misyjnej. I rzeczywiście, gdy tylko zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Otrzymana moc pochodziła od Ducha, zobowiązując ich do działania pod wpływem wewnętrznego impulsu. Płynącego od Boga. To wszystko zdarzyło się w wieczerniku, ale zaraz potem misyjne przepowiadanie i glosolalia, lub dar języków, ujawniły się na zewnątrz. Wtedy też miały miejsce dwa niezwykłe zjawiska, o których czytamy w dziejach apostolskich. Po pierwsze, wystąpiło zjawisko glosolali, kiedy apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami, głosząc wielkie dzieła Boże. Zaciekawieni odgłosem szumu, pobożni Żydzi zbiegli się tłumnie i zdumieli. Przybyli oni do Jerozolimy na święto, a pochodzili ze wszystkich narodów pod słońcem. Byli Żydami z urodzenia, ale mówili językami narodów, z którymi zintegrowali się pod względem prawnym i administracyjnym. Zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami, mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? W tym miejscu Łukasz szkicuje jakby mapę krajów śródziemnomorskich, z których przybyli owi pobożni Żydzi, jak gdyby chciał przeciwstawić tę wspólnotę nawróconych na wiarę w Chrystusa wielojęzycznej i wieloetnicznej wieży Babel z księgi rodzaju? Nie zapomina też wspomnieć o przybyszach z Rzymu. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Łukasz przeżywając niejako od nowa to jerozolimskie wydarzenie, przekazywane w pierwszej chrześcijańskiej tradycji wkłada w usta wszystkich tych ludzi słowa. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Wydarzenie pięćdziesiątnicy jest na pewno tajemnicze, a zarazem znamienne. Można w nim dostrzec znak powszechności chrześcijaństwa, znak misyjności kościoła. Autor opisuje nam je. Mając pełną świadomość, że to orędzie jest skierowane do ludzi ze wszystkich narodów i że każdy za sprawą Ducha Świętego będzie mógł je usłyszeć we własnym języku. Każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. Dziś nazwalibyśmy to dostosowaniem przekazu do potrzeb językowych i kulturowych każdego człowieka. Można więc powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pierwotną formą inkulturacji której sprawcą jest Duch Święty. Niezwykła jest też odwaga, z jaką Piotr i pozostałych jedenastu stanęli i przemówili, aby wyjaśnić mesjaniczny i pneumatologiczny sens tego, co działo się na oczach oniemiałego tłumu. Ale do tego tematu powrócimy w swoim czasie. Ostatnią refleksją, jaka się tutaj nasuwa, drogą kontrastu, jest istnienie pewnej analogii, Między wydarzeniami pięćdziesiątnicy a tym, co w księdze rodzaju zostało zapisane na temat wieży Babel. Oto tam jesteśmy świadkami rozproszenia języków, a na skutek tego również i samych ludzi, mówiących różnymi językami, niezrozumiałymi dla pozostałych. W wydarzeniu pięćdziesiątnicy, dzięki działaniu ducha, który jest duchem prawdy. Wielość języków nie stanowi już przeszkody w głoszeniu imienia Boga i jego chwały. Następuje spotkanie ludzi w jedności, ponad granicami języków i kultur, co dokonuje się w świecie za sprawą Ducha Świętego. Tak wypełniają się słowa, które odchodzący do Ojca Chrystus wypowiedział do apostołów: Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Duch Święty, mówi Sobór Watykański II, przez wszystkie czasy cały Kościół jednoczy we wspólnocie i w posłudze, i uposaża go w rozmaite dary, hierarchiczne oraz charyzmatyczne, ożywiając kościelne instytucje, jakby ich dusza, i wsączając do serc wiernych tego samego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus. Poczynając od Chrystusa poprzez apostołów i Kościół, za sprawą Ducha Świętego może i musi rozszerzać się na cały świat proces powszechnego zjednoczenia w prawdzie oraz w miłości.